pieniądze. Nie brało udziału w głosowaniu 13,5 miliona, a w drugiej turze około 13. Czyli prawie 2 miliony kolejne zrezygnowało z głosowania. Więc to są rzeczy dość zaskakujące, ponieważ no nie ma już innej formy, żeby w Polsce, żeby w naszym kraju władza rzeczywiście reprezentowała społeczeństwo. I dlatego też musimy tutaj zwrócić uwagę nie tylko na to, żeby przekonywać różne strony do swoich racji czy swoich kandydatów, ale na to, że jeżeli to jest demokracja, to trzeba brać udział w głosowaniu. I nie ma wymówek, będą lepsi, będą gorsi, ale nie można nie brać. To jest jakaś niedojrzałość chyba psychiczna albo po prostu zupełne lekceważenie tej wspólnoty, do której się należy jako narodu i jako państwa. Jest patriotyzm nie od wyborów do wyborów, ale bardzo ważny patriotyzm, który opiera się na pracy organicznej. Praca zawodowa jest pracą organiczną ze względu na zainteresowania, zamiłowania, wykształcenie, potrzebę. To jest praca zawodowa. Ona ma swój określony rytm, ale nie możemy zapominać o tym, że potrzebujemy też pracy organicznej po to, żebyśmy w sposób systematyczny i pogłębiony coraz bardziej stawali się Polakami. Bo Polakiem człowiek się rodzi jako pewien potencjał do tego, żeby stać się Polakiem, a więc osobą o odpowiednio wysokim poziomie kultury, jaką reprezentuje. I tu musimy sobie zdać sprawę z tego, że i wojny, i powstania, i komunizm, i liberalizm, te systemy, w których naruszone były podstawowe wartości, na jakich opiera się tożsamość, nasza polska tożsamość, tożsamość bycia Polakiem, ona musi być odbudowywana w sposób organiczny. Tego nie rozwiąże się przez jednorazowy pochód z flagą. Tutaj trzeba pracować i nad językiem, i nad kulturą osobistą, i nad znajomością historii. Przecież człowiek nie nauczy się historii w ciągu jednej godziny. Na to potrzeba lat. A więc jednym słowem, te wnioski, jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wszystkiego, co się dzieje, że teraz, kiedy tyle rzeczy się udaje, powinniśmy z jak największą troską przyłożyć się do odbudowania naszej kultury narodowej. Kultury, którą czerpiemy z domu, z rodziny, z narodu, państwa i z Kościoła. To jest nasz obowiązek. W tym mamy się umacniać. Szczęść Boże. Było to powtórzenie wczorajszego felietonu Myślący Ojczyzna. Mówił do nas pan profesor Piotr Jaroszyński. Chrześcijańskie fundamenty Europy to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Początek programu na antenie Telewizji 2 o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Thank you.